Czy oglądaliście kiedykolwiek Królewnę Śnieżkę? Ale tą oryginalną z 1937 roku. Otóż po obejrzeniu tej animacji można stwierdzić tylko jedno. Ona jest dosyć dziwna, żeby nie powiedzieć, że nawet momentami ona podchodzi pod film grozy albo jakiś koszmar. Żywo ją pochowają! Ale pomijając takie dziwne aspekty, to ta animacja nasuwa też kilka innych pytań. Mianowicie, czemu krasnoludki miały trumnę ludzkich rozmiarów? Albo drugie, lepsze pytanie, dlaczego ta trumna jest zrobiona ze szkła? Nie mówiąc już o tym, że po lesie chodzi obcy gościu i widząc leżącą kobietę w środku lasu, postanawia ją nagle pocałować w usta. Powiem wam, że kurczę, ona ma niezłe szczęście, bo takiego mnietka spod monopola, który wala się w rowie, nikt w usta nie chce całować. Ale generalnie to są takie marginalne sprawy, do pominięcia, gdyż ta opowieść ma mieć w sobie taki morał, że miłość przezwycięży wszystko. Ale zastanówmy się tutaj nad tym, co my tam widzimy. Mamy wiedźmę, która daje zatrute jabłko Śnieżce i liczy na to, że ona kopnie w kalendarz. Natomiast zamiast tego zjawia się książę, który ją całuje i ona magicznie wraca do żywych. I czy coś takiego ma prawo bytu? No nie, bo pocałunek nie mógł jej ocalić. Więc co tak naprawdę ocaliło Śnieżkę? I spowodowało to, że ona się obudziła? Otóż dzisiaj postaramy się wyjaśnić tą kwestię, by każdy wiedział, że to nie pocałunek księcia uratował Śnieżkę, a coś zupełnie innego. Żeby w ogóle mówić o tym, co mogłoby ocalić Śnieżkę, najpierw warto by było się dowiedzieć tego, co spowodowało, że ona prawie się zawinęła z tego świata. Bo tak generalnie to wiemy tylko to, że wiedźma zamoczyła to jabłko w jakiejś miksturze. Zanurzmy jabłko w odwarteniu. Jeszcze się zaczerwienić musi. Tym łatwiej pannę Śnieżkę skusi. Po czym jak Śnieżka wzięła tylko gryza, to dziwnie i słabo się poczuła. Więc w zasadzie widząc całą tą sytuację, to musimy znaleźć toksynę, która potrafi zadziałać w przeciągu kilku sekund. Oraz nim taka osoba padnie, to czuje się dziwnie. Aczkolwiek słowo dziwnie to dużo nam w tym przypadku nie mówi. Natomiast z całą pewnością widząc sposób, w jaki jabłko zostało zatrute oraz patrząc na czasy, w jaki Śnieżka żyła, to z pewnością możemy odrzucić wszystkie toksyny, które potrzebują specjalistycznego laboratorium, żeby je wytworzyć. No generalnie wiedźma miała ten swój garnek, jakieś fiolki, ale no raczej nie wytworzyłaby w nich czegoś niesamowitego, jak na przykład cyjanku. Natomiast jak wiemy z lekcji historii, to już od wieków niewygodne osoby były usuwane z tego świata za pomocą różnych toksyn, które były potajemnie podawane takiej osobie w jedzeniu. I jedną z najpopularniejszych w tych czasach toksyn była tetrodoksyna, która znajdowała się w bardzo wielu gatunkach ryb, m.in. w rozdymce. Pomimo tego, że efekt tej toksyny był znany i szeroko stosowany w starożytności, to jednak trzeba zwrócić na to uwagę, że większość gatunków tych ryb zamieszkuje rejony Azji. Natomiast po samym stylu budowy i po tym, jak wyglądają bohaterowie tej animacji, możemy śmiało Azję wykreślić z grona podejrzeń. Generalnie sama animacja nigdy nam nie powiedziała jasno, w jakim kraju odbywa się akcja tej opowieści. Jednakże biorąc pod uwagę ten fakt, że Królewna Śnieżka bazuje na opowieściach braci Grimm, którzy byli Niemcami i poruszali w swoich opowieściach różne wierzenia słowiańskie, tak więc myślę, że przybliżonym miejscem, w którym rozgrywa się akcja Śnieżki, to Niemcy. I w zasadzie na tym etapie wiemy dosyć dużo. Mianowicie mamy toksynę, która działa bardzo szybko. Do tego małe ugryzienie jabłka jest na tyle potężne, że po chwili zwala nas z nóg. A w zasadzie powoduje to, że zasypiamy, ale nie schodzimy z tego świata. Do tego wszystkiego ta toksyna musi być w miarę łatwa do odnalezienia w naturze oraz do przyrządzenia z niej roztworu nie trzeba używać specjalnych przyrządów laboratoryjnych, a do tego wszystkiego ona musi znajdować się w centralnej Europie. Jak wpiszecie te wszystkie rzeczy w Google, to dostaniecie jednego kandydata, który jest znany nam wszystkim. A mam tutaj na myśli owoce belladony, inaczej mówiąc wilcze jagody, których działanie jest bardzo zbliżone do tego, co widzimy w animacji. Natomiast dawka potrzebna do pozbycia się osoby dorosłej to od 10 do 20 owoców. A biorąc pod uwagę, że Śnieżka jest zarówno młoda, jak i nieduża, to bym bardziej oscylował w rejonach tej niższej granicy. Oraz też trzeba pamiętać o tym, że ona nie zjadła tych jagód, a bardziej jabłko wykąpane w soku zrobionym z nich. Kolejnym faktem, który przemawia za tym, że to mogą być owoce wilczych jagód, są doniesienia od osób, które zjadły kilka owoców tej rośliny. Po pierwsze, czuły nagły ból głowy, halucynacje oraz wielką chęć położenia się spać.
Tak więc w zasadzie to odpowiada temu, co widzieliśmy w filmie. No bo generalnie Śnieżka mówi, że dziwnie się czuje, a później zasypia. Nie ostygnie! O, jak mi dziwnie! No i w zasadzie mamy całe rozwiązanie. Ale pojawia się tutaj jeszcze jedna rzecz. Mianowicie, skoro coś z tym jabłkiem było nie tak, to czemu ona go nie wypluła? Wiecie, o co mi chodzi, że na przykład jabłko nie smakowało jak jabłko. I w zasadzie rozwiązaniem tej małej zagadki są również wypowiedzi osób, które zjadły kilka tych owoców. Mianowicie takie osoby mówiły, że owoce tej rośliny były słodkie i smakiem przypominały inne leśne owoce. Tak więc prawdopodobnie Śnieżka nie wyczuła w nich nic podejrzanego, bo jabłko było tylko wykąpane w soku z tych owoców, a on smakował podobnie do tego, czym ona się na co dzień żywiła. A sam sok ze środka jabłka w trakcie ugryzienia przykrył ten lekko leśny posmak. Czyli w zasadzie czarownica zrobiła wszystko poprawnie, żeby Śnieżka nie nabrała podejrzeń co do jabłka. A biorąc pod uwagę to, że ta roślina w średniowieczu i nawet wcześniej była stosowana do usuwania niewygodnych osób, to możemy dojść do wniosku, że to właśnie ona stoi za tym, co się stało Śnieżce. Ale teraz pojawia się kolejna sprawa. Mianowicie, jak ta wiedza pomoże nam odpowiedzieć na nurtujące nas pytanie. Jak pocałunek mógł spowodować to, że ona powróciła do żywych? I tutaj muszę znowu wam przypomnieć ten fakt, że to nie pocałunek ją wybudził, a coś zupełnie innego. Mianowicie chemia, ale nie taka, co była między nią a księciem, a taka prawdziwa. Jednym z leków, który się podaje na zatrucie wilczymi jagodami, jest węgiel aktywny. I w dużym uproszczeniu działa on tak, że po spożyciu toksyn z tego owocu, on je wchłania, przez co one nie dostają się do organów. No i oczywiście Śnieżka nie jadła żadnych tabletek z aktywnym węglem, ale cały czas przypadkowo go pochłaniała. A wszystko w zasadzie dzięki krasnoludkom, których zadaniem było wydobywanie diamentów z kopalni. A diament jest niczym innym jak węglem, poddanym na działanie dużego ciśnienia. I w trakcie wydobycia tego surowca na krasnoludkach osadzał się pył, a później oni też pył przynosili do domu. I w zasadzie cały czas Śnieżka go sprzątała, przy czym go wdychała. I tak samo jak spędzała czas z krasnoludkami, to nieświadomie się wystawiała na działanie tej substancji, która tak naprawdę uratowała jej życie, bo zniwelowała w dużej mierze działanie toksyny. Natomiast krasnoludki, które od razu bez żadnego mycia się przybiegły na jej ratunek, jeszcze bardziej wystawiły Śnieżkę na działanie tej substancji. I w zasadzie wybudzenie Śnieżki po pocałunku nieznajomego gościa było jednym wielkim przypadkiem. I to niemiłość ją uratowała, a 7 krasnoludków, którzy mieli zamiłowanie do kopania diamentów. Pamiętajcie jednak, że to jest tylko teoria. Jednakże jeżeli odcinek tobie się spodobał, to nie zapomnij zostawić tutaj łapeczki w górę oraz subskrypcji. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego. Keep my life on